Tak, no to witam was na kolejnej razie. To już jest Wałgo Czałkowicki. Słuchajcie, Zajrzech przełączył ten pieruński mikrofon na kamerze i wygrywam trochę ze studia. Jadymy dookoła Zapory Goczałkowickiej. No, ludzi na wale co niemiara. Ciepło było prawie 15 stopni, a potem przyszła zima w kwietniu, nie? Także naprawdę szalony koniec sezonu narciarskiego. Czemu ten mikrofon się wyłączył? No bo robaza źle przycisnął. Jak jeździł na nartach, tam mi kamera wypadła i ona wtedy nagrywała i on nacisnął na ekran dotykowy zaś mikrofon i zaś poszedł dźwięk, ale na tej razie, że się kapnął, dopiero wchybił, że tak jest. No. Tak, tutaj jademy taką polną drogą. To jest już miejscowość Łąka. Tutaj po lewej stronie widać jezioro Goczałkowickie. Ja generalnie miał taki zamiar jechać takimi polnymi dróżkami, żeby nie wjechać na ta główna droga z Pszczyny na Strumień, bo ona jest pieruńsko zatłoczona autami. Zresztą tam jeszcze jakieś roboty były, także no nie chciałem. A też nie chciałem za bardzo powielać też trasy dookoła jeziora, w którym jeżdżę tymi szlakami rowerowymi. Szukałem takich jakichś alternatywnych dróg i myślę, że taki coś nawet było dość fajne, bo było sucho i dało się fajnie jechać. Pola, kurcze, sucho, trawa, miedza, także fajnie się jechało. Polecam właśnie też takie miedze. Oczywiście nie, żeby jeździć non-stop nimi, ale do takich rowerów jak mój to są to naprawdę fajne tereny. Tak, to jest jezioro Goczałkowickie, jeszcze z Łąki, tam widać Łysochora, Beskid Morawsko-Śląski, Jaworowy, Przełęcz Jabłonkowsko tam i tu już jest Małoczantoria, Wielkoczantoria, Równica, Lipowski Gruń i tu jest już Błatnia, Stołów, Trzykopce, Klimczok, Magura, Szyndzielnia, Koziogórka i tam już widać Beskid Żywiecki, to ośnieżone to jest Pilsko, a tam między tym słupem a tymi drzewami te dwa białe to są Tatry, słuchajcie, to są Tatry, tak, nad jeziora Goczałkowickiego, a te góry to jest już Beskid Mały. Udało się mi uszczelić Tatry, tak. No, tutaj już rejon, jakaś tam okolica Studzionki, to było też taka druga polno, rychtek, taką miedza. Tam jakieś baloty było widać, ja tam potem przejadę na drugą stronę. Przydałaby się jako muzyka w tle, ale tak grindić to mi się za bardzo nie chce. Nie jestem nauczony do czegoś takiego. Zawsze to jest lepszy dźwięk oryginalny. Ale niestety przez głupotarzek wyłączył mikrofon. Tak to wyszło, ale potem już będzie normalny dźwięk. Może się kapnął, jakby to wcześniej powiedział. Ja i tu jest taki pole. Sucho było, fajnie się jechało. No teraz dzisiaj ja to nagrywam 3 kwietnia, to już śnieg jest, ale. Wtedy to było naprawdę fajnie sucho. No i tutaj, że zwolnił, po tym, że widział, że ta druga tam się kończy już za tymi balotami i teraz uznałem, że jednak po tym chodniczkiem koło tej krzypopki przejdę i wjadę na tę następną drogę. Ja, już jest ta druga. Nie było daleko iść. Siadłem na rower i jadę dalej.
na rower, na koło po naszym, w powiecie pszczyńskim, to tam na koło. Tam takie ludzie spacerowały te skurcze, takie pustkowie, nie? Tak niedaleko mnie. Ale ja lubię takie pustkowie. Ja, rowerzyści. Ja, dobry, dobry, dobry. Ja, dobry, dobry. I zaś pola już zasiote było, kurczę, a teraz wszystko śnieg przykrył i mróz. No, tu żeś trochę też kludził rower, koło. Jadę trochę to po takiej łące koło lasu. Szukałeś tam jakichś słupków, ale żadnych tam nie było. Myślałem, że tam co znajdę. To by była sensacja, jakby tam jakieś słupki znalazł. Prędzej bych znalazł jakieś słupki księcia pszczyńskiego. Na pewno nie Komora Cieszyńska, bo to nie jest Śląsk Cieszyński. Tam jest taka kupa jakiegoś gnoju czy tam ziemi. Tam było ciężko przejść przez to, bo tam było mokro. I o kurczę, teraz jadę środkiem łąki. Jakby tu kiedy przyszedł z widłami mnie pogonił, to by było fajnie, nie? Zarobię straszyli, że trawa rośnie, kapieru nie jedziesz. No i tu są te barzoły takie, że tam się będę przeprawił przez to. Suchą nogą, że się przeprawił, nie wpadłeś do tego, także było fajnie. Ja sam bajura. A to akurat wtedy była taka pogoda, że prawie 2 tygodnie nie było. W marcu. A tu taki bajura były. I teraz kombinuję, kaj tu przeleć. Ale w końcu tu po prawej stronie przeszło. Ja, i teraz roba. Idź, idź, idź. Ja, smykaj się. Co byś się nie wykąpał w tym bajurze. Razem z tym rowerem. Ale podobno kąpiele błotnie są lecznicze. Ja. No i już przeszedł, udało się bez wpadnięcia. No to teraz siadamy i jedziemy dalej. Przypomka, jak mi się tu jeszcze no, teraz mamy fajną trasę. O takim jedzie, to już są okolice Wisły Wielkiej albo Małej, już mi się to myli. W każdym razie jakoś Wisła. I słuchajcie, widoczek był taki, że na wprost było widać Tatry. Na tej kamerze tego nie widać, po tym ja to pokorzę z telefonu. Tam będzie oczywiście też dźwięk normalny. Ale było widać Tatry, takie zaśnieżone. Bardzo fajnie je tam. Z tego miejsca widać, jest taka strona www.dalekieobserwacje.eu i dajcie se tam taki wpis Tatry z nad jeziora Goczałkowickiego, to zobaczycie zdjęcia. Ja z początku tego nie wierzył, że to taki coś jest możliwe, ale kiedyś żeś tam właśnie przejeżdżał w tej okolicy i faktycznie Tatry było widać. Jakaj Goczałkowice, a jakaj Tatry. Słabo je widać, ale tam są Tatry. Centralnie na środku. Nie mam lepszego obiektywu. A jest Wiśle Wielki. Rewelacja. Gołym okiem je widzę. Mamy kolejne miejscowa, skąd widać Tatry. No, słabo je tutaj widać, ale tam jak jest to jeziorko, Gdynia, teraz tam auto jedzie,
Te białe to widać, Tatry. Spróbuję to wyedytować, żebyście to lepiej widzieli, bo tak się składa, że ja to lepiej na własne oczy widzę niż ten telefon, niż kamera w tym telefonie. Jest ciulato, ale żeby takie widoki robić, to trzeba mieć lepszy sprzęt. Po kilka tysięcy. Polecam stronę dalekieobserwacje.eu. Oni też te Tatry widzieli z Nadgoczałkowickiego jeziora. No i mamy już następną, druga, tutaj mamy nowość. Tutaj była taka druga dziurawo staro, a widzę, że tutaj asfalt zrobili. Mnie to tam trochę szokowało. Ja myślę, że ten asfalt idzie dali prosto. Jak ktoś pamięta, tutaj był taki maraton nadwiślański na orientację. I ja tu wtedy szukał z takimi dwoma synkami punktów kontrolnych. Wtedy my razem jechali. Pozdrawiamy oczywiście ich. Ja i moje marzenia o asfalcie tutaj w tym momencie się skończyły. Dali je shooter, ale mi to specjalnie nie zawadzało. Tam po prawej stronie właśnie był ten punkt kontrolny. Tam my potem szukali, tam jeden nam tam nawet dał namiary na ten punkt, jak go szukać. Także no, fajna sprawa. Taki maraton teraz nie wiem, kiedy to już jest organizowane, czy przez tą pandemię, czy tego szlag nie trafił. Ale myślę, że nie. Że to będzie dalej organizowane. Tam w lewo był zakaz wstępu. Oczywiście ja tam nie pojechałem, bo po prostu nie jeżdżę tam, kiedy jest zakaz. Swoją drogą to fajna szutrówa tutaj jest. Jest taki lasek i właśnie za tym laskiem po prawej stronie był też punkt kontrolny. I tam potem jest takie fajne widokowe miejsce, zaraz to wszyscy będziemy widzieć. Ja, Klara, taka fajna świeci. O właśnie, o tym. No, tam był punkt kontrolny. Nic nie słychać, kurczę, ten mikrofon za dobrze działał w tej kamerze. O właśnie, tam to było, tam kajty strumy są. Tam był ten punkt. I tam stał taki jeden gościu i on go wtedy pokazał. No to zbliżamy się do granicy prusko-austriackiej. Studzionka tutaj jest, nie jest w Prusach. A tam jak te drzewa są już przed nami, to jest właśnie granica prusko-austriacko. Bardzo rozwijany temat przeze mnie. No ale ja też lubię taką historię lokalną. Ja. No to już mamy po prawej stronie właśnie Austria. Po lewej są Prusy. Paszporty trzeba wyciągnąć. Albo dowody. Bo kontrola graniczna. Tak jest. Teraz przejeżdżam genau przez granicę i witamy w Strumieniu, tudzież w Austrii. I tu zaś taka szutruwa między polami, ale fajnie się jechało. No tu już jest Strumień, ratusz na rynku w Strumieniu. Teraz już postanowił jechać czerwonym szlakiem ze Strumienia do Jaworza, ale nie jadę do Jaworza, tylko do miejscowości Zaborze. Szlak jest poprowadzony takie tam przez rodzice, potem już jest dali taką główną, ruchliwą drogą. Nie za bardzo mi się to podoba, ale jakoś żeś dotarł do tego Zaborza, zresztą byłeś tam już nie raz. No, tu już wyjeżdżam ze Strumienia. Ja, był stop, to trzeba się zatrzymać, bo to jest w lewo, zajadłem właśnie na Pszczyna, to jest ta główna droga. No przez nią przejeżdżam. To mnie kierowca przepuścił, także mu podziękował właśnie. Jadymy na stary most kolejowy.
Tak, to jest most kolejowy. Czemu? Bo tam kiedyś kursowała kolej wąskotorowo ze strumieńskiego rynku do dworca kolejowego w Chybiu. No trochę żak niefajnie wjechał, już pomarańczowe było, powinieneś się zatrzymać. No, mój błąd, bo mam tego świadomość, że ktoś może się do tego dopierdzielić. Oczywiście ta rzeka to była Wisła. Most został wyremontowany niedawno, także fajnie się tu jedzie. Moim zdaniem nie powinno być tych świateł, tylko drugi most trzeba by było obok wybudować i by było bez problemu. Słuchajcie, kilka dni później dowiedziałeś się, że właśnie tam w tych okolicach znaleźli na brzegu Wisły trupa. Faceta, który wyszedł z Chybia gdzieś tam w połowie stycznia, czy jakoś tak. I dopiero teraz go znaleźli. Także no, niezbyt fajne znalezisko. Tutaj już jest ta nowa droga w Zabłociu. Taki pobocze dość szeroki, to powinni też to wyasfaltować i tam dać znaki, że jest droga do rowerów, no ale oczywiście nikt o tym nie pomyślał. A tu jest dość spory ruch, bo auta też jadą nieraz jedno za drugim. Zresztą największy ruch jest między Chybiem a Landekiem, tam w tym lesie. Tam jest masakra po prostu. Ja tam po tym jechał właśnie. Ale tu moim zdaniem to pobocze powinno być asfaltowe, powinna być zrobiona droga dla rowerów. Skoro jest miejsce, dało się, to czemu nie zrobić, nie? Dobra, jademy dalej, to już jest okolice Chybia. Nie wiem dokładnie, czy to nie jest Mnich już, ale mniejsza z tym, podpiszemy na dole spokojnie. W każdym razie ta sztreka, co jest po prawej stronie, to jest z Czachowic Dziedzic na Zebrzydowice, tudzież też na Żory, bo tam jest od gałęzienie po tym. Nas interesuje jednak ten wiadukt tutaj po prawej stronie. Słynny wiadukt pod Dudnią. Widać, że część tego wiaduktu jest nowsza, a część starsza. I tu jest taka niespodzianka. Jest tu pieruńsko-nisko. Widać, że on jest stawiany z kamienia. Także naprawdę jak jakieś większe auto nie ma szans, nie przejedzie. Nawet policja jak ma koguty na tym dużym aucie, to też nie przejedzie. Ja to kiedyś widział, był rajd rowerowy, jechała policja i koguty straciła. Ja jadę auta na cugu. Platformy jadą. Będzie zaś produkcja, nie? Do jakiegoś tam burżuja. No i w tym momencie już Żak się zorientował po tym, że dźwięku nie ma, że mikrofon wyłączony. Ja tu jeszcze idę obejrzeć, tu jest 1,80 m, a ja 1,90 m i ja się tam zmieścił, także jest to trochę pocyganione tutaj. Nie do końca widzę rok, jak ten wiadukt powstał, 1889, także jest to zabytek, pewnie na skutek modernizacji kolei będzie rozwalony, bo na kolei się niestety nie dbało o zabytki. O, widzieliście, jak to auto przejechało. Dobra, no to ja już kończę komentowanie i wracamy do oryginalnego dźwięku. Kłania się Państwu Dariusz Szpakowski. No i tyle z mojej strony. Teraz żech się kapnął, że zaś nie ma dźwięku. Chyba weź coś i przycisk. Kurczę. Ja mam pecha. Czyli pewnie cała ta rajza będzie bez dźwięku zaś. Zabijmy muzykę. Tak, rzeczywiście mamy mnich. Tam widać na tym malunku żaba, a na tym urzędem są w żabim kraju. No to co nazywają żabim krajem? Ja wiem! Ale zawsze trzeba płacić za siebie. No tak.
była taka fajna sytuacja. To już jest oczywiście droga na Landek. Taka sytuacja była. Zatrzymałem się tutaj na... No... No proste, no ludźmi się zachciało, no i zatrzymałem się tutaj. No i popiłem sobie też kofoli, bo mam kofolę za sobą, no oczywiście, tak, tak, panie szafarzu, kofola jest. No i jechał taki facet na rowerze miejscowy. Wiadomo, że się mu siedzisko rozkręco. A co nie wziął kluczy, nie? A że roba zawsze przygotowany z kluczami jeździ, no to dałeś mu klucz, chłopcze, dokręcił. No a między nami rowerzystami trzeba sobie pomogać. Swoją drogą, no to woźcie też ze sobą jakiś taki zestaw naprawczy, taki bike tool, to się nazywa. Zresztą stanę i pokorzę wam to, jak to wygląda. Nie wiem, czy mikrofon dał. Tym razem działo. O, bateria. Ja mam ze sobą coś takiego. Taki bike tool. I tu mamy cały plik kluczy, busy, śrubokręty, nasadki, taki też są, o. Także weźcie taki coś ze sobą, bo nigdy nic nie wiadomo, co się może tutaj przytrafić na trasie, zwłaszcza jak jedziecie po 100 km albo i więcej. Zresztą prawdziwi rowerzyści o tym wiedzą. Troszki ćwierkają. Wiosna. A ja jadę na Landek. O, już troszkę zimniej się robi. Zimniejsze lufty. Łapiemy. Słońce zachodzi, robi się zima. I tak jest praktycznie cały tydzień. Ponoć, że jeszcze zimniej mimo być. Ale to tak bywało, że dzień nawet w południe do 20 potrafiło dojść, a w nocy przymrózek. Dzisiaj na pewno też będzie przymrózek. Ale muszę zmienić pogodę, bo padać deszcz. A ponoć, że po tym przyszły weekend jakiś zimny ma być. Zobaczymy, może się jeszcze uda na narki pojechać. Byłoby super. Ale to już by było na pewno zakończenie sezonu. Dużo miłości w Brunowie. Ale widzę, że chyba żadnej miłości w tej średnia na ostatni kilometr wyniosła był 10,5 km/h. Czas trwania ostatniego kilometra było 5 minut 45 sekundy. Aprycz Power of the Run 5 minuty 34 W.